zobaczcie jakie warunki na drodze, autostrada, w ogóle nie odśnieżone nic, zasypane, prędkość to jest max 60 na godzinę, jak mi się udało teraz rozkręcić, tak cały czas były 4 dychy. Masakra, jestem już 1,5 godziny spóźniony do Oleśnicy, bo prawie 40 minut wyjeżdżałem z Wrocławia, żeby wjechać na obwodnicę. Wszystko zapierdzielone, korki. Masakra, ja nie wiem co ci drogowcy robią, przecież to są jakieś kpiny. Proszę bardzo, Oleśnica 26, jeszcze mam 26 km. No nic, no jadę pomału, jadę. Nie wiem co będzie się działo w Sycowie i w Czarnej Górze. W Twardogórze. Zobaczymy, no póki co, pomalutku, nie spieszymy się, jedziemy. Także szerokiej drogi. Dobra, słuchajcie, jadę z Sycowa do Twardogóry. Mówiłem, że będą lasy, a nawet jest koleżka piesek, idzie sobie. Biedny, cały w śniegu. Tak wygląda droga. Prędkość 40 na godzinę to jest i tak max, mam strach w oczach. No i jadę. Teraz to jest pikuś, bo nic nie jedzie z naprzeciwka, ale czasami jedzie autobus jakiś, albo jakieś busy jeżdżą z meblami. I co? I mijamy się w zasadzie na styk. No jakby tylko kogoś ściągnęło, to od razu jest kontakt i jesteśmy rozbici. Znaczy przetarci. No i taka to robota. Ktoś tam z naprzeciwka już nadjeżdża, trzeba będzie się mijać dobrze, to osobówka. No i cóż, no mimo tego, że mam z tyłu nowe opony, są takie wielosezonowe, to i tak kopię się, cały czas się kopię, najlepiej się nie zatrzymywać, żeby tu w zaspie nie zostać. Już miałem tak w Sycowie pod urzędem, że nie mogłem cofnąć, nie mogłem podjechać, tyle śniegu. No ale jakoś się tam udało, trochę mnie ściągnęło na panią, pani musiała odjechać, bo dobrze, że jej nie dotknąłem tam. No przygody cały czas, no chcę już skończyć tą Twardogórę i spokojnie wrócić do domu, napić się gorącej herbaty i odpocząć po tych całych emocjach. No nic, jadę i bo tu wąsko, trzymajcie się, cześć. Proszę bardzo, jak się jedzie? No jak się jedzie, proszę zobaczyć. Się płynie, normalnie się płynie. Komfort jest, jak dla mnie, wystarczający. No ale to jest nowy samochód. Później podejrzewam, że jak już będzie miał z ponad 300 tysięcy przebiegu, to wszystko będzie już tutaj trzeszczeć, latać, fruwać, obrywać się. No i mogą być, nastąpić już jakieś tam usterki. No a to tak wygląda. Więc proszę bardzo, auto jest nowe, ma dopiero 6780 km. Tak. No ale co? Wszystkie żarówki mam sprawne, a już wyświetla się błąd żarówek. Także nie wiem o jaką żarówkę chodzi. W każdym bądź razie już jakieś błędy się pojawiają przy nowym samochodzie. Tutaj też mamy asystenta pasa ruchu. Ja go sobie wyłączyłem, bo mi pierdzi, ale to wygląda tak, teraz go włączę, że jak najadę, zobaczcie, na linię, to mi buczy z tej strony, a jak najadę na linię z tej strony, to mi buczy z mojej strony. Także no jest taki asystent, jest to wkurzające, dlatego ja to wyłączam. Ale jak ktoś jedzie w nocy i mu się oko przymruża, to jak najbardziej może być to przydatna rzecz. W środeczek to wszystko umówię już na miejscu, jak już dojadę i będzie chwila czasu przy rozładunku, to wam pokażę jak wygląda to w środku. No, ale co? No tak, żeby było coś jeszcze z jazdy nagrane, no to właśnie jadę, śnieg sobie zaczyna pruszyć. No, jestem na S8-ce pomalutku. Dobrze, że mam trzecią rękę, więc nie muszę trzymać telefonu w rękach. Tylko sobie tą trzecią ręką pomagam i w ten sposób jadę bezpiecznie i nie stwarzam zagrożenia na ulicy. No. O, teraz tak jeszcze pokażę, jak ja to wyglądam. No co, no jadę sobie. I co? No i tak to wygląda, no. Nie ma co dużo gadać więcej, trzeba się łapać trzema rękami za kierownicę i jedziemy. Także do przodu. Proszę bardzo, tak pokrótce wracając do wnętrza Eurocargo. Mam chwilę takiego spokoju, bo chłopaki rozładowują tam z tyłu kontenery. Jestem w Sycowie. A więc tak, zacznę. No tutaj tak, przy drzwiach
sterowanie szybami, sterowanie lusterkiem, przełączanie lusterka mamy, jak widzicie, po dwa. Jedno jest zwykłe, takie, co pokazuje mi całą stronę, drugie jest takie bardziej panoramiczne, widzę więcej miejsca, więcej przestrzeni. No, wajcha do kierunkowskazu, do wycieraczek, z drugiej strony wajcha do tempomatu. Tutaj co? Wyłączanie kontroli trakcji, światła przeciwmgielne, obsługa komputera, zatwierdzanie światełka, światełka tylne przeciwmgielne i wyłączanie asystenta pasa ruchu, wkurzające strasznie. Tutaj na środku mały wiatul, taki malutki, to jest, pobiera opłaty za autostrady i drogi ekspresowe automatycznie. Tu mam wejścia na dwa USB, mogę sobie podłączyć radyjko albo coś ładować. To duże na szybie to jest czujnik pasa ruchu, asystenta. W droższych modelach, bardziej wyposażonych, też tam jest kamera z radarem aktywnym, który kontroluje naszą prędkość i odpowiednio przyhamowuje samochód przed jadącym przed nami samochodem. No tutaj co? Podgrzewanie lusterek, awaryjne pierdoły, tam zamykanie klapy, alarmy. No i co? Klimatyzacja, gałeczki, skrzynia szósteczka. Co się tu fajnie pojawiło? Na kubeczki. Jest uchwyt na kubeczki. Tego wcześniej nie było. W ogóle tego elementu całego nie było. Teraz dołożyli taki plastik. No i tak to wygląda. Na górze tutaj jest radyjko Iveco. Fajnie nawet gra. Tu po bokach są głośniczki średniotonowe. W drzwiach są troszeczkę basowe. Tutaj tachograf, który wyświetla moją czas jazdy, czas mojej pracy. Rejestruję wszystko. Tutaj jeszcze, o, proszę bardzo, nowość. Tutaj na szybie to jest, o, GPS od tachografu. Teraz automatycznie tachograf łączy się z bazą danych Inspekcji Transportu Drogowego, więc wszystkie informacje dotyczące czasu pracy mojej i moich kolegów są wysyłane bezpośrednio do bazy danych. No i tak to wygląda. Lustereczka, przez które bardzo dużo widać, wszystko widać praktycznie. Tutaj martwy punkt, jakby ktoś mnie z boku chciał podejść. Wszystko elegancko widzę, przód samochodu, jak podjeżdżam. No i tak to wygląda, no wszystko jest nowiutkie, czyściutkie. Dopiero co to zostało odebrane z salonu, także pachnie nowością, tam schoweczek na górze. No i tak to wygląda, no nie ma tutaj żadnego wielkiego szału, ale zawsze to jest coś nowego i gdyby nie zbiornik 120 litrów, zbiornik na paliwo, wyobraźcie sobie, w ciężarówce 120 litrów, gdzie ciężarówka pali 22 litry na 100 km, to jest jakieś nieporozumienie. Codziennie trzeba tankować i po prostu cały czas człowiek jedzie i nie wie, czy mu tego paliwa wystarczy, czy nie, i trzeba zawczasu wszystko przewidywać. I tak to wygląda, także co? Aha, tu jeszcze mam czujnik parkowania, zamontowali czujniczek, bardzo fajna rzecz, podjeżdżam, widzę, jak już jestem blisko rampy czy jakiejś innej przeszkody, no i to jest duże ułatwienie, dlatego że samochód nie ma też poduszek pneumatycznych, z tyłu ma sztywne resory, więc jest wysoko osadzony i no i można bardzo łatwo pobić tylne lampy, podjeżdżając pod dok i zbyt blisko i uderzając tyłem o odboje, ponieważ samochód jest wyższy niż odboje i niestety haczy lampami. No i tak to wygląda, tutaj sobie ktoś kartony jakieś powrzucał, będzie tam pewnie coś z tego robił. No cóż, tak to wygląda. Idę zobaczyć, czy już mnie rozładowali i ruszam dalej. Proszę bardzo, zobaczcie, wypadek jest. Droga zablokowana z naprzeciwka i wszyscy stoją. Ja pierdzielę. Przerąbane, co tutaj się stało? Ja pierdzielę. To musiało się przed chwilą chyba stać. O ja pierdzielę, ale BMW rozwalił. Ja pierdzielę, tu było hamowanie. To tu karambol jest. Słuchajcie, tu jest karambol. Tam było parę samochodów. Ale jaja, jedzie już policja. Masakra. No słuchajcie, jadę. I kolejne błędy się wyświetliły. A mianowicie zaświecił mi się check engine. No i jest dopalanie DPF-u, mruga mi tam na pomarańczowo dopalanie. Tylko że to mruga mi przez cały czas, jadę autostradą już dosyć spory okres czasu i to cały czas mi się dopala i nie chce się skończyć. Nie wiem, czy ten czek jest związany z tym DPF-em. No i oczywiście żarówka, która też nie wiadomo, która się spaliła. I tak to wygląda. No nic, no tak się leci.
mam nadzieję, że dojadę do Wrocławia. Już niedaleko, niedużo mi zostało, ale... No ale jest ryzyko takie, że za chwilę znowu wyskoczy jakiś błąd i nie wiadomo, jak to się wszystko będzie mogło zakończyć. Tak to jest. No, korek na razie jest niewielki po tym wypadku, ale to wszystko dojeżdża i to będzie stało. Także no, współczuję tym, co jadą teraz w stronę Warszawy, bo czeka ich troszeczkę stania w tym korku.